Dobry wieczór Państwu. Serdecznie Państwa witam w imieniu redakcji Aletei. Witam również serdecznie naszego gościa, profesor Barbarę Skargę. Dziękuję przy tym za przyjęcie naszego zaproszenia i za przybycie do studia. Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o Pani filozofii. Po lekturze Pani książki wyłania się, Pani książek wszystkich, wyłania się obraz przede wszystkim historyka filozofii, ale również filozofa. Zanim jednak porozmawiamy o historii, która nas tutaj szczególnie interesuje, chciałem zapytać o rzecz chyba najbardziej podstawową. Dlaczego Pani profesor w ogóle uprawia historię filozofii, czy też filozofię? Czy uważa Pani, że jest ona komukolwiek dzisiaj potrzebna? Heidegger pytał, cóż po poecie w czasie marnym? Można by to zdanie sparafrazować i zapytać, cóż po filozofie w czasie marnym? Pozwolę sobie tutaj przytoczyć słowa Diderota, które Pani profesor cytowała w swojej książce Przeszłość i interpretacje. Pisał on mianowicie: w oczach pospólstwa istnieje tylko jeden sposób, by uczynić filozofię rzeczywiście godną uwagi. Trzeba wykazać, że towarzyszy jej pożytek. Pospólstwo pyta zawsze, do czego to coś służy, lecz nie należy mu nigdy odpowiadać do niczego. Nie wie ono bowiem o tym, że to, co oświeca filozofa i co służy pospólstwu, są to dwie różne rzeczy. Rozum filozofa często zostaje oświecony przez to, co szkodliwe, a zaciemniony przez to, co pożyteczne. Czy zatem daje się oddzielić rola filozofii w nauce i rola filozofii w kulturze? No strasznie trudne pytanie Pan mnie tutaj zadał, na które krótko odpowiedzieć nie jestem w ogóle w stanie. Po pierwsze, było tu parę pytań. Po co ja się zajmuję filozofią? A drugie, po co, czy filozofia w ogóle jest potrzebna? No zacznę od tego drugiego, dlatego że zapewne dlatego zajmuję się filozofią, że uważam, iż jest w jakiś sposób potrzebna i ważna. Czy można przestać myśleć? Wydaje mi się, że nie. No człowiek jest istotą myślącą. Myślenie, przede wszystkim myślenie, to jest filozofia. Ale nie każde myślenie jest filozofią. Nie, nie każde myślenie. Ale filozoficzne myślenie zadaje pytania fundamentalne, podstawowe. I człowiek nie może od nich uciec. One są, one trwają, bo nie wiadomo ilu lat, od tysięcy lat powracają. I po prostu wówczas, jeżeli sobie ich nie zadajemy, możemy oczywiście żyć tak, no, zajmować się dniem codziennym, zajmować się, jak zarabiać, jak urządzić sobie, zorganizować nasze życie tu po prostu, nawet życie polityczne, społeczne i tak dalej, rodzinne. Ale przecież istniejemy, jesteśmy. Co to znaczy, że istniejemy? Czym jest człowiek? Czym jest ten świat? Czy możemy się zbliżyć do tego zrozumienia? No to są te pytania, które człowiek sobie zadaje od samego początku i których nie może się wyzbyć, chyba że rzeczywiście siedzi tak głęboko w swojej ludzkiej skórze, że z niej wydostać się nie może. Nie wiem, zawsze mnie nęciła filozofia. Nęciły mnie pewne pytania. Jak i po prostu te próby odpowiedzi, jakie znajdujemy w historii filozofii. One są warte zastanowienia, ponieważ na te pytania odpowiadano od tych 2000 czy więcej lat. I w gruncie rzeczy dotąd żadnej odpowiedzi nie znaleźliśmy. Można powiedzieć, wobec tego jest to cały proceder niesłychanie jałowy. Do niczego on nie prowadzi. Ale ja bym się z tym nie zgodziła. No jednak samoświadomość ludzkości być może jest pełniejsza. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja bym powiedziała jeszcze więcej. No dla mnie filozofia jest tym najszczytniejszym rodzajem wiedzy. Najgłębszym, najbardziej podstawowym. To nie jest nauka, to jest inny rodzaj. Właśnie wiedzy. Ale to jest taki typ wiedzy, bez której ludzkość nie może się obejść.
Inaczej no pogrąża się, no powiedzmy sobie, w takim płaskiej egzystencji życia codziennego. Tak mi się wydaje po prostu. Ale w takim razie, jeśli można, zapytałbym się o coś takiego. Pani się zajmuje historią filozofii, historią idei, czyli krótko mówiąc tym, jak ludzie myśleli kiedyś, jak ludzie myśleli w przeszłości. I wiadomo, że myśleli inaczej niż my. W tym sensie historia filozofii może być na pewno czymś ciekawym. Ale z drugiej strony jesteśmy na ogół przeświadczeni, że jeśli chodzi o prawdę, to my jesteśmy bliżsi prawdy niż ci, którzy myśleli przed nami. Nawet jeśli w znacznej mierze zawdzięczamy to im, tym myślicielom dawnym, którzy błądzili, którzy popadali w sprzeczności, ale dzięki temu my wiemy już lepiej, jak to jest. Wiemy więcej, myślimy poprawniej. A w takim sensie, w takim przypadku można by zapytać, dlaczego mamy do nich wracać, dlaczego mamy ich bez przerwy czytać, czy nie powinniśmy raczej zająć się myśleniem we własnym imieniu i na własną rękę. Ja bym się po pierwsze nie zgodziła z jedną rzeczą od razu. Ja nie jestem tylko historykiem filozofii. I zawsze całą tą historię, którą oprawiałam, zajmując się poszczególnymi takimi czy innymi tematami, no rozpatrywałam pod pewnym kątem, pod kątem pewnego problemu czysto filozoficznego. Właśnie, czy to się w ogóle daje oddzielić, historię filozofii? Nie daje się oddzielić, bo owszem, można uprawiać historię filozofii w sposób taki, no jak uprawia historyk, stwierdzenia pewnych faktów, pewnych wpływów wzajemnych, tam myślicieli na siebie, co dany myśliciel czytał na przykład, kiedy napisał swoje dzieło i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest dla mnie jak gdyby propedeutyka, jak gdyby podstawa tego historii filozofii. Ja zresztą nigdy do tego nie miałam specjalnej cierpliwości do ustalania tego rodzaju faktów z życia jakiegokolwiek filozofa. Nie mam zupełnie w sobie jakiejś takiej tendencji do, no, do archiwaliów, powiedzmy sobie w ten sposób. Nie. Natomiast to, co próbowałam robić w historii filozofii, było zawsze podporządkowane czysto filozoficznemu problemowi. I ten filozoficzny problem nie da się rozwikłać, jeżeli w ogóle coś można rozwikłać w filozofii, ale nie da się nawet postawić, podejść bez spojrzenia w przeszłość. Po prostu mnie chodziło zawsze o myśl ludzką i o jej zmienność. Jeżeli patrzymy na to, jak ta ludzka myśl się zmieniała w dziejach, to musimy do niej wrócić. To musimy popatrzeć, jak ona pracowała, gdzie ona sięgała, jakie pytania zadawała, dlaczego te pytania się zmieniały, dlaczego zmieniały się odpowiedzi. Mówi pani to jest materiał, słucham. Mówi pani o zmienności, a czy nie uważa pani, że w historii można znaleźć tego typu odpowiedzi, które są ważne do dzisiaj? Mogą być. Na temat natury ludzkiej, powiedzmy. Na temat natury ludzkiej to rozmaicie. Nic się tak nie zmieniało w historii filozofii, jak pojęcia o naturze ludzkiej, prawda? I co ją stanowi? Bezwzględnie niektóre rzeczy zostały. No zostały chociażby niektóre ustalenia z takiej dziedziny filozoficznej, jaką jest logika. No, nigdzie się nie podważa prawa sprzeczności czy prawa identyczności. Nie chcę się wdawać w te szczegóły. Są to szczegóły techniczne, ale powiedzmy sobie, że niektóre prawa logiki raz, gdy zostały odkryte, pozostały do dzisiejszego dnia. Nikt się nimi nie zajmuje, nikt nie podaje ich specjalną wątpliwość. Chociaż bywają tacy, którzy to robią. Bywają tacy, którzy to robią, to nawet skutecznie interesująco. Nawet jeśli się zgodzimy co do tego, że praw logiki się na ogół nie kwestionuje, to kwestionuje się przynależność logiki do filozofii. Twierdzi się, że filozofia zajmowała się logiką, ponieważ nie wiedziała jeszcze, że tak naprawdę logika jest dyscypliną zupełnie samodzielną. Natomiast problemy, te właściwe problemy filozoficzne właśnie mają to do siebie, że nie dają rozwiązań. Z tym się bym zgodziła,
Z tym bym się zgodziła, logika jest tradycyjnie, przynajmniej mamy tak na uniwersytetach, prawda? Na wszystkich wydziałach filozoficznych, no, uczy się logiki, jest katedra logii. Więc ja się tutaj poruszam w pewnej tradycji, dlatego logikę zaliczyłam do nauk filozoficznych. Ale nie ulega wątpliwości, że to jest nauka logika, podczas kiedy filozofia nauką nie jest. I filozofia nie jest niczym więcej, jak tylko wielkim poszukiwaniem, wielkim pytaniem. A pytaniem, które może jednak być coraz to inaczej, może coraz lepiej stawiane. Ale czy można bliżej określić właśnie tę różnicę pomiędzy filozofią i nauką? Dlatego, że początek one miały wspólny. Tym początkiem było racjonalne myślenie o rzeczywistości. Później te drogi się rozchodziły, prawda? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Husserl mówi, że filozofia, że nauka narodziła się z filozofii. Gotowa jestem się z nim zgodzić, prawda? Ja gotowa jestem się zgodzić tutaj z tym pięknym określeniem Husserla, co to jest filozofia. To bardzo piękne określenie, kiedy on mówi, prawda, o tym dziwnym człowieku, któremu nie wystarczała wiedza o rzeczach, tylko chciał wiedzieć, co to jest rzecz. Nie wystarczało poznanie rozmaitych fenomenów, tylko chciał się dowiedzieć, na czym polega istota samego ludzkiego poznania. Nie wystarczało człowiekowi, że to są najrozmaitsze byty, które spotykamy w całym wszechświecie. Tylko zadał sobie ten człowiek pytanie o to, co to jest byt, jak go określić i co to jest człowiek. Jednym słowem, są to innego typu pytania, aniżeli pytania naukowe. I oczywiście, no ja pisałam na ten temat w takim małym artykule Potrzeba filozofii, którego chyba właśnie pan nawiązał, że filozofia, która no, zmieniała się jednak w wiekach, zmieniała jak gdyby swój zasięg tematyczny. Niektóre z zagadnień oddawała nauce. Wszystkie te, gdzie można było posłużyć się metodami ściśle naukowymi. No, nie zapominajmy o jednej rzeczy, że w nauce każdy sąd, każda teza, każda teoria no podlega pewnej weryfikacji. Pozostaje zawsze hipotezą, ale przynajmniej w danym jakimś układzie, w danym systemie, ona może być uznana za hipotezę o względnej prawdziwości. Właśnie o to chciałam zapytać, o prawdziwość. No. I filozofia, i nauka zmierza do tego samego, zmierza do prawdy. Jest to inna prawda w filozofii, inna prawda w nauce. Czym one się różnią? I czy się różnią? Może są tym samym? Prawda w filozofii. Co mogę na to panu odpowiedzieć? Zależy po pierwsze od definicji prawdy. Wy jesteście zaletejni. Zrobiliście sobie pięknie tutaj, prawda? Tą dekorację z tego słowa. A może mało kto wie, co to znaczy aleteja. I dlaczego byście właśnie wybrali ten wyraz jako taki wyraz sztandarowy. Dlatego, otóż, że traktujemy to jako cel właśnie. No nie wiem, czy traktujecie to jako cel. Traktujecie to jako jedną z możliwych koncepcji prawdy, która wam bardziej odpowiada, aniżeli rozmaite tradycyjne. No trudno, żebym robiła tutaj wykład na najrozmaitsze, o najrozmaitszych typach pojęcia prawdy, jakie dają się wyróżnić. Chodziłoby mi o rzeczy bardziej ogólne, to znaczy chodzi mi o to, w jaki sposób prawda jest uzasadniana w nauce, a w jakiej filozofii, bo są to jednak inne sposoby dochodzenia do prawdy. I może dochodzenia, nie o koncepcję prawdy. No, ale oczywiście, że tak. No, nauka poddaje swoim procedurom weryfikacyjnym każdą tezę. No, nie będę tutaj objaśniać, w jaki sposób to robi. To należy do metodologii.
Żaden filozof nigdy niczego nie mógł wykazać, żadnego sądu jako absolutnie prawdziwego. Odwołuje się on raczej do doświadczeń ludzkich, jak gdyby szukając u ludzi wspólnoty rozumienia. Pewne doświadczenia są zapewne ludziom wspólne. Mamy doświadczenie takie jak doświadczenie śmierci, czyjejś, bo własne nie mamy. Mamy doświadczenie cierpienia, istnienia. Odwołujemy się do pewnych przeżyć ludzkich, które dają się porównywać. I opisując, ale powiem, filozofia opisuje, przynajmniej powinna raczej ograniczyć się tylko do tego, pewne zjawiska, pewne fenomeny naszej egzystencji. I nie tylko naszej egzystencji, ale najrozmaitszych zagadnień, które napotyka człowiek. Czy to będą zagadnienia moralne, czy zagadnienia poznawcze. Filozofia może tylko przekonywać. Ale przekonywać przy pomocy środków rozumowania racjonalnego. Jak najbardziej. Czyli mamy rozumowanie racjonalne i w nauce, i w filozofii. Jak najbardziej, tak jest. Prawda? Tylko ona jest jednak innego rodzaju. Innego rodzaju i do innego celu. Innego rodzaju i służy do innego celu. Ja bym... Na pana pytanie jest bardzo trudno odpowiedzieć w ten sposób, jaki je pan zadaje. Ja bym tutaj wyszła od takiego innego rozróżnienia. Odróżnienia między tym, co racjonalne, a tym, co sensowne. Przywykliśmy do tego, że racjonalnym nazywamy coś, co zostało poddane takim niesłychanie rygorystycznym procedurom rozumowania. Racjonalny wywód, racjonalne wnioskowanie, tak się mówi, prawda? Nie chcę tutaj znowu już wynikać. Bo za każdym razem musiałoby się wyniknąć pewne zasady logiki, pewne zasady metodologiczne, które chcę zostawić na stronie. Sens jest pojęciem głębszym. Jeżeli weźmiemy poemat, nie szukamy racjonalnego wywodu w poemacie, a jednak on jest dla nas sensowy. My wiemy, co on przekazuje. Tak samo zresztą i w filozofii. Mówimy o czymś, co ma pełny sens. Sens dla każdego, kto chce w to wniknąć, kto chce to zrozumieć. Ale nie będzie tam rygorystycznego dowodu typu logicznego, do którego się ucieka nauka. Nie będzie tam oczywiście takich prostych rzeczy jak doświadczeń, eksperymentów, prawda, na których się nauka zawsze opiera. Nauka przecież żyje tym. Żyje albo wnioskowaniem, i to rygorystycznym wnioskowaniem, albo żyje eksperymentami, doświadczeniami i to specjalnie programowanymi. Co pan w filozofii zaprogramuje? A być może to, o czym pani profesor w tej chwili mówi, jest związane i ta trudność w takim jasnym oddzieleniu filozofii od nauki i uzasadnień, które proponuje się tu i tam. Otóż może to wynikać, jak sądzę, z pewnej dwuznaczności, która kryje się w samym sformułowaniu pytania o to, czy filozofia jest potrzebna i w jaki sposób. Bo można oczywiście uzasadniać potrzebę istnienia filozofii w taki oto sposób, że pokazuje się jej związki z nauką, że pokazuje się jej związki z kulturą, której ma być fundamentem, ze sztuką, z etyką i tak dalej. Ale zastanawiam się, czy w tego typu uzasadnieniach i w tego typu
odpowiedziach na to pytanie o potrzebę filozofii nie umyka czasem coś niesłychanie cennego z samej filozofii, z samego myślenia filozoficznego, coś, co można by nazwać odwracając tę tezę i mówiąc, że tym czymś bardzo wartościowym w filozofii i w myśleniu filozoficznym jest to właśnie, że ono do niczego potrzebne nie jest i że jest pewną wartością autonomiczną właśnie, która nie służy niczemu, co poza nią. Ja bym się z panem zgodziła, że filozofia jest wartością autonomiczną, dlatego że myślenie same ludzkie jest wartością autonomiczną. Jeżeli jesteśmy ludźmi, to dlatego przede wszystkim, że myślimy, jesteśmy świadomi samych siebie. Ale i nie stawiałbym tak kwestii, że filozofia jest potrzebna dla kultury, dla społeczeństwa i tym podobne. Żadnych użytkowych celów tego typu. Natomiast bym odwróciła to pana rozumowanie i zadałbym sobie pytanie inaczej. Co by było, gdyby filozofia nie istniała? Gdybyśmy się filozofią nie zajmowali. Gdybyśmy się zajmowali tylko naukami dotyczącymi materialnych zjawisk oraz takimi naukami, które pozwalają urządzać życie społeczne i polityczne. Czy nie stracilibyśmy coś ze swojego człowieczeństwa? Czy nie stalibyśmy się gatunkiem już tak bardzo przyziemnym? Czy jeszcze byśmy w ogóle myśleli? Tak? Czy jeszcze byśmy w ogóle myśleli? Mało tego. No, rzuciłam kiedyś taką myśl, że nawet owe nauki mogłyby w pewnym momencie jak gdyby zacząć powielać swoje własne tezy i stracić impet rozwoju. Dzisiaj nauka rzeczywiście jest wspaniała. Czy w chwili, kiedy skończyłaby się w jakiś tam sposób filozofia? Filozofia bowiem zadaje pytania takie, które są pytaniami, jakby to powiedzieć, no. Użyję tego wyrażenia. Rewolucyjne. Na takiej zasadzie, a dlaczego by nie? A dlaczego by się o to nie spytać? Chociaż to się wydaje w tej chwili nawet jałowe, nieinteresujące. A dlaczego by nie? Filozofia nie stawia sobie żadnych granic. I otóż okazuje się, że takie szaleńcze nieraz pytania prowadziły do niesłychanych odkryć, nie tylko w samej filozofii, do jakiejś zmiany ogromnej, do jak gdyby zmiany całej tematyki filozoficznej, ale to pociągało za sobą jak gdyby zmiany w kulturze. Właśnie tu chciałem skorzystać z okazji, że sięgnęliśmy w pewien sposób do historii. Otóż prawdy poszukujemy sięgając niejako w przyszłość, stawiając hipotezy, szukając tego, co przed nami, ale prawdy szukamy również sięgając w przeszłość, w historię. I czy badając historię, możemy w ogóle do prawdy dotrzeć? A jeśli tak, to do jakiej prawdy docieramy? W historii. Przepraszam, czy moglibyśmy przerwać? Dobrze, oczywiście. Tak? Pani profesor, jeśli można, to może powróćmy do wątku, który już poruszyliśmy lekko, do tego wątku historycznego. Chcielibyśmy panią profesor zapytać tutaj o pani stanowisko, o pani sposób rozumienia, widzenia historii, bo jakby w tym momencie wychodzi bardzo wyraźnie ów splot między filozofią i historią filozofii, między właśnie samodzielnym myśleniem, a namyślaniem się nad przeszłością. Kiedy czyta się teksty pani profesor, to widać wyraźnie, że swoje własne rozumienie i widzenie historii buduje pani
w opozycji do takich dwóch stanowisk, które można by po pierwsze nazwać, to pierwsze z nich, takim konsekwentnym historyzmem, który widzi rzeczywistość historyczną jako pewien zbiór niepowiązanych ze sobą zatomizowanych faktów i odbiera w ten sposób sens historii. To byłoby pierwsze stanowisko. Drugie natomiast... A historią totalną. A historia totalna właśnie, to stanowisko powiedzmy, które... No trzeba powiedzieć, tylko tak. Wytłumaczyć, co to znaczy historia totalna, historia jako pewna całość, tak? Mająca swój sens, swój cel. Tak, przy czym istotne może w tym momencie jest to, co podkreśla Leszek Kołakowski, który jest jakby przedstawicielem tego stanowiska. Otóż to warto podkreślić, że ten sens nie jest produktem samej historii, że jest to pewien świadomy wybór tego, kto bada historię, kto namyśla się nad historią i kto ten sens sam jakby w tę historię wkłada i jest tego świadom, a więc jest to opcja metafizyczna. Natomiast pani stanowisko jakby buduje się poza tą alternatywą, poza tak chaosem i poza systemem. Tak jest, tak jest. To stanowisko, o którym pan powiedział, te dwa stanowiska, traktowania historii, w pewien sposób ją unicestwiają. I jedno, i drugie. No bo jeżeli traktujemy historię tylko jako to zatomizowane fakty, poszczególne fakty, prawda, które nie mają z sobą żadnego powiązania, no to możemy mówić jedynie o poszczególnych faktach. Ale historii jako procesu nie ma. Nie ma żadnej ciągłości. Nie ma żadnych konsekwencji. Nic takiego. To jest niezgodne z naszym doświadczeniem. Z naszą świadomością, która się w dużej mierze buduje na świadomości historycznej, jest przesycona świadomością historyczną naszych własnych, na przykład narodowych losów itd. Z drugiej strony wszelkie wielkie koncepcje historii jezuickiej, których tak wiele było w rozmaitych filozofiach, no to rzeczywiście są koncepcjami, które nie płyną z obserwacji samego procesu, wydarzeń, tylko z pewnej teorii, którą się historii narzuca. Szuka się sensu. Prosty przykład. Dla chrześcijan na przykład cała historia ludzkości jest historią. Tej ludzkości, która popełniła grzech pierworodny i zmierza ku zbawieniu. Historia odzyskuje pewien sens religii. Ma wewnętrzny cel. Ma wewnętrzny cel, prawda? Któremu człowiek jest zaangażowany w ten cel. No ale wiemy z historii filozofii, że takich koncepcji było wiele, rozmaitych. I słusznie stawia Kołakowski ten problem, że w takim razie jak można w ogóle historię uprawiać. Ale dla mnie to nie jest alternatywa. Tutaj nie można się zdecydować albo na atomizm, albo na tak zwaną historię totalną. Przecież historia jako pewna dyscyplina naukowa istnieje i słusznie, że istnieje. I my w historii filozofii możemy odkrywać pewne ciągi, pewne powiązania faktów poszczególnych, pewne struktury, wydarzenia, które tworzą pewne struktury i które w jakiś sposób na tą historię usensowniają, aczkolwiek nigdy nie możemy sobie zdać
stać się sprawy z ostatecznych racji. To jest niemożliwe, ani ze źródeł. I z ostatecznego sensu, tak? Z ostatecznego sensu. Wobec tego możemy, po co ten sens pytać? Nie musimy, uprawiając historię, pytać o ten sens. Możemy pytać o zupełnie inne rzeczy. Pytać zatem nie tyle o historię, bo ja nie pytam o historię. W moich wszystkich książkach to nie jest pytanie na temat historii jako takiej. To jest pytanie na temat myśli ludzkiej i tego, jak myśl, i to głównie myśl intelektualna, pracuje w historii, ale ta myśl, ponieważ jest historyczna. Ta myśl jest w historii uwięziona. Uwięziona jest w historii. I chcemy do niej dotrzeć. I chcemy do niej dotrzeć. Jak możemy dotrzeć do niej? Tylko przez tekst. Jeżeli bierzemy pod uwagę myśl intelektualną, to musimy tylko sięgać do tekstów. Prawda? Możemy sięgać jeszcze do wykopalisk archeologicznych, prawda? Ale dla nas najważniejszą rzeczą są teksty. Teksty rozmaite. Teksty jako dokumenty. Teksty, które są zarówno traktatami filozoficznymi, jak i literaturą, tekstami literackimi. A może również tekstami na przykład prawniczymi, historycznymi. Jednym są do wszelkich tekstów, które twórczość ludzka w przyszłości stworzyła. Z tych tekstów jednak coś widać. Widać pewne epoki, sposoby myślenia tych ludzi. Czy to nie wystarczy? Czy musimy zawsze pytać koniecznie o cel i o źródła? Czy nie możemy się zająć myśleniem ludzkim, które widać, jak ono się przekształcało w pewnych epokach? To już coś nam mówi o nas samych. Tak, ale właśnie w tych tekstach, które mówią o tym, jak myśl ludzka się zmieniała, poszukujemy czegoś, co jest nam najbliższe, poszukujemy tego, co trwałe. Czy da się znaleźć coś, co jest trwałe? No to jest to największe pytanie, największe zagadnienie, z którym się trudno uporać. Zmienność jest faktem. Trwałość obserwujemy często, ale na przykład taka trwałość, którą chętnie byśmy chcieli odrzucić. Trwałość w stereotypach, w nawykach, które tak trudno przezwyciężyć, które ciążą gdzieś nad myślą ludzką. No w swojej książce próbuję pokazać, że ta zmienność, którą obserwujemy, no nie może być absolutna. Właśnie używa tam pani takiego bardzo ładnego określenia wyspy stabilności, które jakby wynurzają się z morza zmienności. Co to jest? Możemy obserwować w pewnych epokach coś, jak gdyby zatrzymanie się tej myśli. Może nie zatrzymanie się, bo myśl nigdy się nie zatrzymuje. Zresztą mówię tutaj nie o myśli indywidualnej, tylko tutaj mówię o twórczości ludzkiej jako pewnym zjawisku społecznym, prawda? Otóż w pewnych okresach jest coś takiego, że ta myśl nabiera pewnego określonego kształtu. Rzadko to bywa, ale jednak jest. Ona się jak gdyby od wewnątrz strukturalizuje. Jej elementy są bardziej wyraźne i związki między tymi elementami są bardziej wyraźne. Takie wyspy stabilności zaczynają tworzyć jak gdyby punkty, poszczególne punkty w historii, tej ciągle zmiennej historii. Jeżeli porównamy takie dwie wyspy stabilności między sobą, to widać przejście, widać rozpad, jak się dokonywała destrukcja takiej wyspy, takiej struktury myślowej, jak przechodziła do nowej. Widać pewien mechanizm zmiany. Ten mechanizm zmiany, jeżeli porównywamy w jednych czasach, drugich, trzecich, zaczyna nam mówić coś, co jest, co ma charakter bardziej ogólny, co dotyczy myśli ludzkiej w ogóle.
Ja chciałabym tego dodać, że tych takich dających się wyodrębnić wysp stabilności nie jest tak bardzo wiele w historii. No ale podam dla przykładu renesans. Daje się ustrukturalizować pod każdym względem kulturowym, filozoficznym, nauki. To jest, stanowi pewną całość, prawda? Oświecenie francuskie, przede wszystkim oświecenie francuskie. Wczesny romantyzm niemiecki. Parę takich wysp stabilności mamy w przeszłości. One są jak gdyby takimi, no, jakby je nazwać, takimi słupami milowymi. Tak, ale spojrzenie filozoficzne ma to do siebie, że jest szalenie dociekliwe i nie zadawala się tym, że właśnie na tym oceanie historii widać tylko pewne fragmenty, owe wyspy stabilności i chce pytać, co między tymi wyspami stabilności jest, co je łączy. Czy jeszcze można... No, to, co je łączy, czy to, co stanowi przejście między nimi. Przejście jest najciekawsze. Właśnie przejście jest najciekawsze. Wtedy, kiedy widzimy, jak ta myśl niesłychanie się różnicuje. Ale czy to jest całkowite zerwanie ciągłości? Chyba ale nie. Mi się wydaje, że przejście jest czymś, co może interesować historyka. I te rezultaty, o których pani profesor mówi, są bardzo cenne i wystarczające, jeśli chodzi o punkt widzenia historyka właśnie. Natomiast z punktu widzenia takiego filozoficznego chcielibyśmy chyba się jednak dowiedzieć, czy te następujące po sobie formacje, te struktury. No tak, nazywam je formacjami intelektualnymi. Tak, czy w nich, wśród tych sposobów myślenia o świecie, które się na te struktury składają, czy wśród tych przeświadczeń i wartości, z których są one złożone, czy są jakieś wartości, jakieś prawdy, które da się odnaleźć w każdej z nich? A jest to pytanie z punktu widzenia filozofii istotne, ponieważ tylko takie prawdy i tylko takie wartości możemy teraz uznać za obowiązujące, skoro były one obowiązujące zawsze. Jeśli się okaże, że za każdym razem były one inne, to ta ciągłość jakoś zostaje naruszona. Oczywiście, że mój głos jest tutaj znowu wyraża taką tęsknotę za tym totalnym sensem. Być może w tym sensie jest niewłaściwy. Ale wydaje mi się, że każdy chciałby wiedzieć, jak to jest. Czy też może tego wiedzieć nie można. O, to jest moje pytanie. Ja bym na to pana pytanie odpowiedziała drugim pytaniem. Czy stwierdził pan istnienie, no nie wiem, jakiejś takiej tezy niezmiennej w ciągu tych ostatnich 2000 lat? Otóż, wie pan, byłoby panu bardzo trudno wskazać, tak mi się wydaje, na coś takiego, co zostało takie same, identyczne. Być może w naszej kulturze europejskiej to trzeba od razu już zrobić to zawężenie, że to dotyczy kultury europejskiej. Może nawet bardziej trwałymi okazałyby się pewne wartości. I to wartości bardzo ogólne. Takie jak dobro, takie platońskie wartości, podstawowe platońskie wartości. Prawda, która gdzieś jest i do której dążymy, piękna prawda. Ja rozumiem, ale czy to są tylko pojęcia, którymi się od 2000 lat, ponad 2000 lat posługujemy? Nie, szukamy tego. Podczas gdy za każdym razem rozumiemy przez te pojęcia inne przedmioty? A trochę czy tak. Też również... No niestety trochę tak. Niestety trochę tak. Można powiedzieć, że w naszej kulturze europejskiej pewne
no podstawowe, nie tylko, bo to są dawne, no weźmy sobie, przepraszam bardzo, to trzeba, powiedzmy sobie w ten sposób. Pewne podstawowe wartości moralne, takie jak nie zabijaj, no mamy jeszcze z dokonania. Czy nie kradnij. Ale doprawdy wracamy do podstawowych tez dekalogu wtedy. Natomiast jeżeli pan zacznie tak analizować i bliżej przypatrywać się, co było piękne albo co było dobre dla ludzi XVI wieku, czy XIII wieku, czy XX wieku, zobaczy pan znaczne różnice. Pani profesor, jeśli wolno, ale może w tym samym stawianiu pytania o to, co to jest dobro. A no właśnie. I szukaniu. Tak jest. I to jest tylko to, co ja staram się tam powiedzieć na końcu książki, prawda? Pytanie pozostaje. Pytanie, na które ciągle jest jakaś inna odpowiedź, ale pytanie jest to samo. Pytanie jest inaczej formułowane w swoich szczegółach. Pytanie jest jak gdyby, bo zawsze takie pytanie jest rozbudowywane. Ale gdzieś sam rdzeń tego pytania być może zostaje taki sam. Ale i to pytanie to jakby nie ma już charakteru historycznego, prawda? I nie ma wtedy charakteru. Ale tak? Odpowiedzi na pytanie nie ma. Właśnie w tej książce pisze pani, na pytanie o trwałość, o inwarianty w kulturze nie ma możliwości pozytywnej odpowiedzi ani na gruncie teorii, ani historii. Bez aktu wiary nie da się stwierdzić, że coś jest wieczne, raczej tylko, że nie wszystko jest absolutnie zmienne. Tak. Czyli no mamy do czynienia z metafizyką. No musimy wyjść poza nasze nawyki krytyki intelektualnej w stosunku do samych siebie. Może by najwyżej powiedzieć tylko tyle, że każda myśl ludzka, że ta myśl ludzka, którą właśnie się próbuje zajmować, jest tą myślą poszukującą. Że ona zawsze szuka, że ona zawsze po czemuś zmierza, co ma nas przekraczać w naszym biologicznym, ludzkim istnieniu. Ale tutaj naprawdę robimy krok już w czystą metafizykę. Tutaj nie możemy powiedzieć, że coś wiemy. Ale czy metafizyka to tylko wiara? To nie jest wiara, to jest dążenie. Tak, ale pani profesor pisze, że właśnie w momencie, kiedy wkracza metafizyka, czy w samym myśleniu metafizycznym kryje się akt wiary, to już nie jest wiedza. Odpowiedzi na pytanie metafizyczne nie. Na pytanie metafizyczne nie ma. Brak. Tam już trzeba w coś uwierzyć. Trzeba coś założyć. Czyli coś założyć. Czyli to jest zupełnie inny rodzaj wiary niż powiedzmy wiara religijna, czy wiara, bo to która... nie musi być wiara. Bo u podstaw czegoś takiego jak ideologia też kryje się wiara, prawda? No, jak najbardziej. Ale to jest inna wiara niż ta, o której chodzi w metafizyce. To musielibyśmy patrzeć, prawda, i zająć się w tej chwili, co jest istotą wiary jako takiej, prawda? Czy wiara religijna, czy wiara ideologiczna, czy wiara metafizyczna. Nie chciałabym używać tego samego słowa w stosunku do tych różnych dzieci. Nie chciałabym. Metafizyka po prostu zakłada hipotetycznie, jak gdyby pewne sądy. Może jest tak. Jest to pewna możliwość, która jest przed nami. Coś, co nie jest wykluczone. Coś, co... Zostańmy przy tym słowie. Słowie możliwości. Czyli jest to takie trochę kantowskie stwierdzenie, prawda? Metafizyki jako nauki zbudować nie sposób, ale... Nauki zbudować nie sposób, ale ona ma znaczenie dla nas. Ja bym też uciekła do Kanta. Ona jest dla nas jak gdyby wiedzą regulatywną, to znaczy taką, która nas pociąga ku czemuś, co pozwala nam wyjść z naszego wąskiej naszej materialistycznej egzystencji.
Natomiast czymś innym jest wiara przecież religijna. Tam jest głębokie przekonanie, że tak jest, a nie inaczej. Wobec tego porównać tych dwóch rzeczy z sobą nie może. Czy porównać nie można, choćby z tego powodu, że jak tutaj słyszeliśmy, metafizyka musi się składać w ostatecznym rachunku tylko z pytań, natomiast te odpowiedzi metafizyczne są problematyczne. Wiara religijna ofiaruje te odpowiedzi z taką absolutną gwarancją ich ważności. Ale jeżeli sobie powiemy, tak jak powiedzieliśmy, że filozofia nie odkrywa prawd, że filozofia jakoś wyczerpuje się w samym pytaniu o te prawdy, to czy nie jest to taka odpowiedź, która jest być może dobra dla samych filozofów i która utwierdza samych filozofów w ich dobrym mniemaniu o sobie, natomiast... To pan mnie nie zrozumiał, przepraszam bardzo. Tak nie jest. Po pierwsze, filozofia przez swoje pytania, przez całą kontrolę, filozofia jest przecież również krytyką. Odrzuca to, co na pewno jest nonsensowne i to, co na pewno jest fałszywe. Przez krytykę filozoficzną oczyszcza się pewne pole naszych rozmyśleń, naszych rozważań. I to już jest wielki krok naprzód. I to już jest pewien zysk ogromny dla całej ludzkości, prawda? Nie tylko dla filozofów. To jest tak, zysk, ale... oczywiście. Ja nie zarzucam tutaj filozofii jakiegoś takiego samozadowolenia, do którego nie miałaby ona mieć podstaw. Tylko chodzi mi o to, że filozofia jednak stwarza nadzieję na to, że odpowie na te pytania, w ostatecznym rachunku nie odpowiada. Czy nie trzeba tu jakoś tak uczciwie postawić tej sprawy i na samym początku powiedzieć właśnie, że na czym to polega? Nie obiecywać tej wiedzy, tak jak to filozofowie obiecywali od zawsze, tylko powiedzieć, że jeśli ktoś ma takie potrzeby, musi się skierować gdzie indziej. Wielcy filozofowie zwykle byli przekonani, że oni już odkryli całą prawdę i tylko prawdę. Tak to było. Tak było z Hegelem, tak było z Kantem, tak było z świętym Tomaszem i tak dalej, prawda, jeżeli będziemy się cofać. My może dzisiaj już mamy więcej krytycyzmu i wiemy, że tą prawdę odkryć jest niezmiernie trudno. Mamy świadomość, że idziemy trochę po omacku. Ale przecież dochodzimy przynajmniej do... Nie chciałabym powiedzieć czegoś takiego, bo to jak prawda częściowa, nie? Bo nie ma prawdy częściowej. Może powiedzmy inaczej. Tracimy pewną naiwność. Zyskujemy pewną większą świadomość rzeczy. Stajemy się dojrzalsi. I chociaż to, co byśmy chcieli osiągnąć, jest zawsze jeszcze przed nami, to samo myślenie jednak wzbogaca nas niezmiernie, od wewnątrz. A zresztą niech pan sobie teraz wyobrazi, że to pojawia się jakiś filozof, który rzeczywiście odkrywa prawdę i to prawdę absolutnie. Koniec nauki, koniec kultury. Człowiekowi prawda nie zda. Człowiek na to jest, aby poszukiwał prawdy. To zrozumiał jeszcze kiedyś Pascal. Ale taką prawdę daje na przykład, oferuje ideologia, prawda? O, proszę pana. Nie taką. No, podobno. Ona chce dać taką prawdę, która usensowni całe nasze życie, która powie, jak żyć, po co żyć i tego typu potrzeby zaspokoi, których właśnie nie chce zaspokoić filozofia, ale... Przechodzimy do karykatury filozofii w tej chwili. Właśnie, są tacy ludzie, którzy powiedzieliby, że ta prawda absolutna byłaby na tyle cenna,
że nawet jeśli wraz z nią miałaby się skończyć kultura, filozofia i wszystko to, co się działo do tej pory, to niech tak będzie, jeżeli rzeczywiście osiągniemy w ten sposób prawdę. Już mieliśmy taką próbkę przez tych 40 lat. Tak, ale jak się przed tym bronić? Jak filozof się powinien przed tym bronić? Czy ma coś do zaproponowania? Przede wszystkim krytyką. Nie znam ideologii, która by rzetelnej krytyce intelektualnej nie poddała się. Jak dotychczas wszystkie ideologie, no dlatego właśnie odchodziły, że miały w sobie, opierały się na tezach absolutnie nieuzasadnionych. Czyli warto być filozofem choćby po to, żeby być odpornym na ideologię. I ją niszczyć. Niszczyć ideologię. Ale problem ideologii nie jest chyba... Ideologie są ślepe. Nie jest chyba taki prosty, bo problem ideologii to nie jest problem ostatnich 40 lat. No zawsze się pojawiały, ma pan rację. Tak, z jednej strony pojawiały się zawsze, z drugiej zaś strony wydaje się, że jest to kwestia stosunkowo nowa, ponieważ jakkolwiek filozofowie się zajmowali problemem politycznym zawsze, ponieważ jest to problem filozoficzny również. Zawsze filozofowie projektowali utopię i tak było od Platona począwszy. To jednak w ostatnich czasach, w naszym stuleciu, wydaje się, że pojawia się tutaj pewna nowa jakość w tym zaangażowaniu filozofii w myślenie polityczne. No, ta nowa jakość to jest przede wszystkim myślenie ideologiczne właśnie. Ale czy to myślenie ideologiczne, czy te ideologie, które są produktami filozofii przecież w znacznej mierze, czy to są tylko jakieś dewiacje, które już minęły, jakieś błędy w myśleniu, czy nie jest może tak, że jest to błąd, jest to niebezpieczeństwo jakoś nieodłączne od filozofii w ogóle? Nie, ja bym postawiła sprawy inaczej, wie pan. Człowiek potrzebuje ideałów. Właśnie. Człowiek dąży do pewnych ideałów. Są ideały piękne. Czy to były ideały kiedyś rewolucji francuskiej? Czy to były ideały narodowe, wyzwolenia narodowego? To były wszystko ideologie, które można ocenić pozytywnie. I myślę, że one są społecznie potrzebne. Niebezpieczeństwo w moim przekonaniu istnieje dopiero wówczas, kiedy dana ideologia przybiera postać dogmatu i zaczyna wnikać w całość ludzkiego życia jako pewna siła konstruująca te życie. Kiedy zaczyna być realizowana. Wciskająca te życie w pewne ramki. I wtedy niebezpieczeństwo ideologii jest wielkie. Co zresztą przeżyliśmy. I wiemy, jakie są skutki takiego ideologicznego działania. Natomiast trudno sobie wyobrazić człowieka, który no jest pełen pomysłów, który chce zawsze iść naprzód, żeby nie tworzył sobie pewnych celów, idealnych celów. To jest zrozumiałe. I nawet nie skupiał się razem dla tych celów. Tylko intelektualista zawsze zachowa tutaj dystans. Będzie poddawać rozmaite tezy ideologiczne krytyce. No właśnie, nie jestem taki przekonany o tym, że filozofia, czy też jakaś taka dobra szkoła intelektualna całkowicie uodparnia na te pokusy ideologii, bo ideologie mają takie groźne być może, ale pokusy. Pani profesor zresztą miała okazję obserwować tu w Polsce ten proces. Otóż
ludzie, którzy mieli ze sobą bardzo dobrą szkołę filozoficzną, którzy byli wychowani w jak najlepszych tradycjach krytycznego myślenia, ulegali tej ideologii. Oczywiście jedni tak, inni nie i właściwie nie wiadomo dlaczego. W jednym przypadku było tak, w innym zaś inaczej. Bo... Może kwestia temperamentu. Czy kwestia tylko? Temperamentu? Może kwestia temperamentu. A dlaczego pani profesor nie uległa tego typu pokusom? No to jest raczej związane z całą moją przeszłością. Na tą ideologię, która tutaj panowała, to ja byłam uodporniona niemal od najmłodszych moich lat, co na mnie nigdy nie groziło. To jest inna zupełnie sprawa. Ale znam cały szereg osób wśród intelektualistów, które nigdy nie uległy tej ideologii. Weźmy sobie wielu naszych profesorów, już moich mistrzów, takich jak Tatarkiewicz, prawda, czy Ingarden, czy inni. Nigdy ideologii komunistycznej nie ulegli. Prawda? Natomiast ulegali przede wszystkim ludzie młodzi, którym się wydawało, że to zaczną budować nowy, wspaniały świat. Tej ideologii ulegali również myśliciele wybitni, nie tylko w Polsce. Ponieważ z daleka byli i nie widzieli. Wie pan, z daleka dystans też coś znaczy. Ja myślę, że to jest taki dobry punkt, żeby tę rozmowę zawiesić, bo my jej nie skończymy oczywiście. Tego typu rozmowy mają to do siebie, że się nie kończą. Natomiast jakby wróciliśmy w tym momencie do tego problemu wyjściowego, problemu autonomii myślenia i myślenia jako widzenia rzeczywistości z pewnego dystansu, również ideologii. Dziękujemy serdecznie pani profesor za uczestnictwo. Dziękuję wam też bardzo. Dziękujemy państwu. Dobranoc. Dobranoc. No tak, no, to będzie 23. 23.